Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, tym razem razem z Andrzejem Porawskim. Dzień dobry. Spotkanie trochę inne, choć w ramach Forum Rozwoju Lokalnego, ale dzisiaj spotkanie nie prezentujące różnego rodzaju doświadczenia miejskie, tylko spotkanie, na którym będziemy prezentować krajową politykę miejską i tak naprawdę spotkanie, w której chcemy przedyskutować stanowisko miast dotyczące krajowej polityki miejskiej, więc mam nadzieję, że nie tylko prezentacja, która będzie na początku, ale także dyskusja będzie dzisiaj ożywiona i pozwoli Związkowi Miast Polskich sformułować dobre postulaty do krajowej polityki miejskiej, wypracować nasze stanowisko w tej sprawie. Czyli tak naprawdę, Andrzeju, zaczynamy w tej chwili. Zaczynamy. Chciałbym w związku z tym przypomnieć wszystkim, że trwają konsultacje projektu Krajowej Polityki Miejskiej ogłoszone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Te konsultacje trwają do końca stycznia, więc zachęcamy wszystkich Państwa do nadsyłania swoich uwag i propozycji do projektu Krajowej Polityki Miejskiej na adres ten właściwy wskazany przez ministerstwo, czyli do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ale do wiadomości prosimy kierować te wszystkie swoje uwagi i opinie także do nas, do Biura Związku Miast Polskich, ponieważ intencją zarządu jest w miarę możliwości oczywiście uwzględnienie wszystkich uwag Państwa w opinii Związku Miast Polskich. Nasze spotkanie jest, jak Państwo pewnie zauważyliście, tradycyjnie tłumaczone na język migowy, więc witamy dwie panie, które będą nam dzisiaj tłumaczyły, panią Annę i panią Martę. Pozwolę sobie powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj nie ma wielu prelegentów. Tak naprawdę pani Wiktoria Saganowska zaprezentuje nam w imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Krajową Politykę Miejską, a my spróbujemy z Andrzejem Porawskim krótko to skomentować, ale co najważniejsze, chcemy Państwa bardzo serdecznie zaprosić do dyskusji, ale gdyby były jakieś problemy techniczne, to jak zwykle przypominamy o tym, że mamy na pokładzie osoby, które wspierają nas technicznie. Może warto sobie zapisać numer telefonu albo do Łukasza Kozaka, albo do Krzysztofa Paczyńskiego, bo gdyby coś się działo, to może warto zadzwonić i spytać. Tak z doświadczenia przypominamy, że gdyby się coś zawiesiło, to warto zrobić Ctrl R i przeładować system. Z reguły to pomaga, ale gdyby nie pomagało, to prosimy o telefon. Dzisiejsze spotkanie ma bardzo prosty program, ponieważ trochę jak powiedzieliśmy, będzie prezentacja założeń projektu nowelizacji Krajowej Polityki Miejskiej. Pani Wiktoria Saganowska nam to zaprezentuje. My z Andrzejem spróbujemy parę słów powiedzieć, komentarza i chętnie Państwa zapraszamy do dyskusji. Dyskusję możemy jak zawsze prowadzić w dwóch formach, zarówno tej formie na czacie, wtedy będziemy próbowali te stanowiska przekazać, ale dzisiaj bardziej zachęcalibyśmy nawet do zgłoszenia się do dyskusji, czy to w formie na czacie, czy to przez podniesienie ręki. Gdyby ktoś chciał zabrać głos w dyskusji, bardzo prosimy o danie nam sygnału, my ten głos udzielimy. Andrzeju, czy chciałbyś jeszcze coś dodać w ramach prowadzenia? Tak, jeszcze chciałbym powiedzieć, że ponieważ przy informacji o naszym dzisiejszym spotkaniu była możliwość wcześniejszego zgłoszenia się do dyskusji, to chciałem poinformować, że do tej pory, czyli przed rozpoczęciem naszego spotkania, 4 osoby zgłosiły się do zabrania głosu w dyskusji, ale po udzieleniu głosu tym 4 osobom będziemy zachęcać także innych z Państwa do zabierania głosu. Teraz już możemy przejść chyba, przywitać panią dyrektor Wiktorię Saganowską i poprosić o przejęcie pałeczki. Prosimy o włączenie kamery i mikrofonu. Przyjęłam. Dzień dobry Państwu. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Tak, słychać, wszystko jest w porządku. Bardzo prosimy o zabranie głosu. Świetnie, bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie.
Przede wszystkim dziękuję za możliwość i za organizację tego dzisiejszego spotkania, które stwarza nam okazję w tym procesie konsultacji, aby przypomnieć, zaprezentować jeszcze raz te rozwiązania, które proponujemy w nowej Krajowej Polityce Miejskiej. Tak jak Państwo już wspomnieliście, trwają konsultacje do 31 stycznia. Na naszej stronie internetowej można swoje propozycje przesyłać. Wiem, że te propozycje powoli do nas spływają. Szanowni Państwo, ja dzisiaj chciałam przedstawić Państwu pokrótce, jak pracowaliśmy nad tym dokumentem Nowej Krajowej Polityki Miejskiej oraz jakie wyzwania dostrzegamy, jakie rozwiązania proponujemy w tym nowym dokumencie i zachęcić Państwa do takiego aktywnego włączenia się w proces tych konsultacji, czy to bezpośrednio tutaj u nas przez stronę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, czy poprzez Związek Miast Polskich w dzisiejszej dyskusji, czy w nadsyłanych do nas komentarzach bezpośrednio już do ministerstwa. Rozpoczynając, proszę Państwa, pokrótce, czym jest ta nowa Krajowa Polityka Miejska, którą prezentowaliśmy pod koniec grudnia na Krajowym Forum Miejskim. Przede wszystkim widzimy, że KPM ma spełniać kilka takich istotnych funkcji z naszego punktu widzenia. Jej podstawowym celem jest tworzenie takich warunków dla miast i obszarów funkcjonalnych, aby mogły się rozwijać w sposób zrównoważony, oferując wysoką jakość życia swoim mieszkańcom. Rozwiązania, które proponujemy w dokumencie, dotyczą przede wszystkim wymagań i takich postulatów na poziomie krajowym. Stąd te zobowiązania są przede wszystkim kierowane do resortów, do instytucji na poziomie centralnym, instytucji z otoczenia resortów, ale także pośrednio widzimy KPM jako dokument, politykę, która wyposaża też tym samym władze lokalne w narzędzia i w takie możliwości do sprawczego działania na rzecz rozwoju miasta czy na rzecz mieszkańców. Krajowa Polityka Miejska jako polityka sama w sobie nie posiada własnego budżetu. Myślę, że to jest też istotne, żeby tutaj podkreślić, z którego finansowane byłyby różne proponowane działania i rozwiązania. Natomiast dostępne są źródła finansowania na poziomie krajowym, regionalnym w postaci właśnie tych środków krajowych, europejskich. I widzimy Krajową Politykę Miejską jako swego rodzaju taki swoisty filtr programowania inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tak jak wspomniałam, jak pracowaliśmy nad tą polityką miejską. No więc jak Państwo pewnie wiecie, prace nad tym dokumentem rozpoczęły się pod koniec 2020 roku przygotowaniem takich założeń do aktualizacji tejże polityki. Te założenia również szeroko dyskutowaliśmy na różnych forach. Otrzymaliśmy szereg postulatów i rekomendacji, na czym ten nowy dokument powinien się koncentrować, jaki powinien mieć charakter, aby jeszcze pełniej włączyć różnych przedstawicieli, zarówno Związku Miast Polskich, Unii Metropolii, czy Związku Samorządów, przedstawicieli miast i jednostek samorządu terytorialnego w ten proces, ale przede wszystkim też bardzo zależało nam na włączeniu przedstawicieli różnych resortów odpowiedzialnych za różne rozwiązania programowane dla miast, które wpływają na rozwój miast, aby aktywnie włączyć ich od samego początku w proces przygotowania tego dokumentu. W tym celu powołaliśmy specjalny zespół międzyresortowy, który koncentrował się nad przygotowaniem takich propozycji
do nowej krajowej polityki miejskiej. Naszym partnerem w przygotowaniu też takich pogłębionych analiz wyzwań obecnych, które stoją przed miastami, a także rozwiązań, był również Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Przez wiele miesięcy pod auspicjami Instytutu pracowało ponad 150 przedstawicieli różnych środowisk, którzy analizowali wyzwania i proponowali różne rozwiązania na rzecz ich osiągania. Dorobek tych prac również był dla nas istotnym punktem odniesienia podczas przygotowywania dokumentu. Również we współpracy ze Związkiem Miast Polskich w ramach poświęconych nowej polityce miejskiej spotkań Forum Rozwoju Lokalnego dyskutowaliśmy o postulatach i rozwiązaniach, na jakich mogłaby ta nowa polityka miejska się koncentrować. Otrzymaliśmy ze strony Związku Miast Polskich również pakiet rekomendacji, który braliśmy pod uwagę przy przygotowaniu tego dokumentu. I prowadziliśmy też szeroki dialog w ramach różnych spotkań czy dedykowanych warsztatów z partnerami, z którymi współpracujemy na co dzień w ministerstwie. Przede wszystkim wizja rozwoju miast. KPM wskazuje tą wizję rozwoju polskich miast wraz z obszarami funkcjonalnymi. Koncentrujemy się tutaj na tym takim szerszym podejściu, wychodząc poza te granice administracyjne miast. Nawiązujemy tutaj do 6 celów krajowej polityki miejskiej w tej nowej odsłonie, jakimi są przede wszystkim miasto kompaktowe, czyli wykorzystujące swoje zasoby przestrzenne, gospodarcze i społeczne. Wskazujemy też na konieczność poprawy jakości środowiska i na działania będące odpowiedzią na zmiany klimatyczne postępujące. Dostrzegamy także potrzebę transformacji cyfrowej miast, to cel Miasto Inteligentne. Również koncentrujemy się na kreowaniu warunków do tworzenia miejsc pracy, wykorzystując przy tym lokalne potencjały i zdolności inwestycyjne. To kryje się pod celem miasto produktywne. Zależy nam także na tworzeniu miast sprawnych, sprawnie zarządzanych we współdziałaniu i w szerokiej współpracy międzyinstytucjonalnej w partnerstwie zarówno samorządów, ale także w partnerstwie z mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz na tym, aby polskie miasta były miastami dostępnymi i otwartymi dla każdego, nie wykluczając żadnych grup społecznych. W oparciu o katalog postulatów i oczekiwań, a także w oparciu o te sformułowane cele, wyselekcjonowaliśmy w procesie przygotowywania dokumentu 11 wyzwań dla Krajowej Polityki Miejskiej, które z naszego punktu widzenia, ale także biorąc pod uwagę trendy rozwoju na poziomie globalnym czy europejskim, wydają się najbardziej pilnymi na ten moment, mając też świadomość, że jest to katalog, który nie wyczerpuje oczywiście tych wszystkich wyzwań, przed jakimi stoją polskie miasta. I tak wśród tych kluczowych obszarów wyzwań, na których koncentruje się nowa Krajowa Polityka Miejska, znajdują się problemy suburbanizacji i ładu przestrzennego. Dostrzegamy, że suburbanizacja jest zjawiskiem powszechnym i bardzo problemowym, w szczególności ta niekontrolowana suburbanizacja. Rozlewanie się miast i tej miejskiej zabudowy na obszary otaczające pociąga za sobą duże koszty, przede wszystkim ekonomiczne, ale także społeczne i środowiskowe.
Również te efekty degradacji terenów miejskich powodują to, że miasta stają się miejscami no, po prostu mniej atrakcyjnymi, zarówno i do zamieszkiwania, i do pracy, a towarzyszący temu chaos przestrzenny i estetyczny dodatkowo pogłębia i potęguje ten niekorzystny wizerunek miasta. Tutaj w obszarze tego wyzwania, wśród kluczowych rozwiązań tej sytuacji wskazujemy przede wszystkim na potrzebę zmian w planowaniu przestrzennym oraz na lepszą integrację tego planowania przestrzennego ze społeczno-gospodarczym. Ważnym aspektem dla nas jest efektywne i funkcjonalne włączenie w struktury miasta istniejących obszarów zabudowy, wykorzystywanie też różnych możliwości rozwiązań fiskalnych na rzecz racjonalnego gospodarowania przestrzenią, ochrona krajobrazu, walorów kulturowych, a także tworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych. Tak jak Państwo widzą na mojej prezentacji, w tym obszarze problemowym są to te dwa wyzwania w nowej krajowej polityce miejskiej wskazane, właśnie dbało się o ład przestrzenny oraz niwelowanie procesów chaotycznej suburbanizacji. Kolejnym takim obszarem wyzwań tematycznym, które wskazujemy w nowej krajowej polityce miejskiej, jest współpraca i potrzeba tak jakby wzmacniania dalszej tej współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych oraz wzmocnienie zdolności rozwojowych miast i ich obszarów funkcjonalnych. Widzimy, że koniecznym jest niwelowanie barier, które stoją na przeszkodzie w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza te granice administracyjne. Skala wyzwań łączących kilka gmin czy powiatów często przekracza możliwości pojedynczych jednostek z osobna i dopiero takie współdziałanie i wspólnie podejmowane działania. Widzimy, że jest to metoda, która może przynieść pożądany efekt, rozwiązanie danego problemu i często też tym samym sposobem obniża też koszty funkcjonowania czy rozwiązywania danych problemów. Widzimy w tym wyzwaniu również potrzebę mobilizowania kapitału inwestycyjnego i poszukiwania dodatkowych możliwości rozwoju gospodarczego miast. Wskazujemy tutaj na potrzebę szerszego stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w strategiach inwestycyjnych, a także na potrzebę podnoszenia możliwości lokalnych rynków pracy. Ponadto dostrzegamy, że niski poziom usług i też kompetencji cyfrowych mają wpływ na pozycję konkurencyjną wielu ośrodków i też myślę, że obecna sytuacja z pandemią również wskazuje na potrzebę podnoszenia stałą tych kompetencji cyfrowych zarówno samorządów, jak i też samych mieszkańców. Wśród proponowanych rozwiązań, które w tym obszarze wyzwań wskazujemy, jest potrzeba upowszechniania instrumentów współpracy ponadlokalnej, a także stworzenie adekwatnych rozwiązań prawnych dla funkcjonowania obszarów metropolitalnych i obszarów pozametropolitalnych, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie samorządów i na zwiększenie ich potencjału rozwojowego. Koniecznym jest także zwiększenie odporności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego, większa przewidywalność dochodowa i wydatkowa w samorządach powinna także przełożyć się na szersze wykorzystanie takich instrumentów, jak chociażby partnerstwo publiczno-prywatne, czy stymulować rozwój tych lokalnych rynków pracy i innowacji. Tym impulsem rozwojowym widzimy, że jest to ucyfrowienie usług publicznych, uporządkowanie i otwieranie danych publicznych,
dążąc do rozwoju tego systemu usług cyfrowych. Kolejnym takim bardzo istotnym, myślę, obszarem wyzwań, który identyfikujemy w nowej krajowej polityce miejskiej, jest jakość środowiska przyrodniczego w miastach i działania adaptacyjne wobec zmian klimatu, także podejmowanie działań na rzecz klimatu, nie tylko zaradzenie temu, co problemom, które już postępują, ale wychodzenie naprzeciw tym problemom. Miasta coraz częściej mierzą się z negatywnymi skutkami zmian klimatu. Istotnym wyzwaniem jest z pewnością poprawa jakości środowiska przyrodniczego w miastach. Myślę, że podkreślamy w dokumencie, że deficyt terenów zielonych i pogłębiająca się susza hydrologiczna czy zanieczyszczenie powietrza to są takie kluczowe problemy, z którymi borykają się polskie miasta. W Krajowej Polityce Miejskiej wskazujemy na konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych, przykładowo w zakresie upodmiotowienia błękitno-zielonej infrastruktury, przeciwdziałania powodziom miejskim, a także wprowadzenia standardów ochrony i kształtowania zieleni w procesach inwestycyjnych. Kluczowym jest również upowszechnienie mechanizmów zwiększania naturalnej retencji powierzchni biologiczno-czynnej w miastach. Wskazujemy również wśród rozwiązań na rzecz poprawy jakości powietrza inwestycje w zmniejszanie energochłonności budynków mieszkalnych czy niwelowanie głównych źródeł emisji w transporcie. Pomocna w kontekście tych zmian klimatu będzie także opracowanie systemu monitoringu jakości powietrza w miastach, czy też systemu monitoringu rozwoju miejskiej zieleni. Innym też, myślę, że powiązanym mocno ze zmianami klimatu także wyzwaniem, które dostrzegamy w nowej krajowej polityce miejskiej, jest wyzwanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz z działaniami na rzecz mobilności miejskiej. Dostrzegamy, że zorientowanie przestrzeni miejskich, zwłaszcza w centrach, miastach, na ten ruch samochodowy, kosztem ruchu pieszego, rowerowego, czy kosztem też terenów zielonych, nie sprzyja poprawie jakości powietrza oraz przyczynia się w różnym też stopniu do zarówno wielu wypadków, ale także po prostu do jakości środowiska, w jakim żyją mieszkańcy miast. Dostrzegamy także potrzebę integracji transportu publicznego, który tym samym podnosiłby atrakcyjność różnej, powiedzmy, mobilności miejskiej, ale także tej mikromobilności. Wskazujemy na potrzebę zmiany nawyków transportowych, na działania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników, niechronionych użytkowników dróg, wyjściem naprzeciw zidentyfikowanym problemom w krajowej polityce miejskiej jest znoszenie barier prawnych utrudniających integrację systemu transportu publicznego. Także rozwój, widzimy, że rozwój tego transportu publicznego powinien ułatwić wprowadzanie takich ograniczeń też dla uciążliwości środowiskowej transportu samochodowego. Dostrzegamy, że konieczne jest także szersze otwieranie przestrzeni miejskich na właśnie promocję tej mikromobilności, na przystosowanie przestrzeni miejskich w większym stopniu dla ruchu pieszego, rowerowego, czy korzystanie z innych form mobilności. A tymi działaniami, tak jak wspomniałam, uzupełniającymi są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym kontekście. Kolejnym obszarem problemowym, obszarem wyzwań, który dotykamy w
nowej krajowej polityce miejskiej jest promocja działań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkaniowych. Myślę, że jest to wyzwanie i wątek, który w tym nowym projekcie KPM-u poruszamy troszkę szerzej, dostrzegamy te kwestie w porównaniu do tego dokumentu pierwszego z 2015 roku. Dostrzegamy, że w miastach uwidaczniają się te problemy społeczne, a wyzwania w tym zakresie mają również związek z terytorialnym zróżnicowaniem procesów ludnościowych, ze starzeniem się społeczeństwa, z niskim przyrostem naturalnym czy z procesami migracyjnymi, co w naturalny sposób powoduje potrzebę większego wykorzystania chociażby potencjału srebrnej gospodarki czy prowadzenia takich działań zwiększających aktywność zawodową oraz dostępność działań na rzecz takiego mieszkalnictwa dostępnego. Dostrzegamy w nowej krajowej polityce miejskiej potrzebę zwiększania tempa rozwoju mieszkalnictwa społecznego czy intensyfikacji procesów odnowy substancji mieszkaniowej. Myślę, że na szczególne tutaj podkreślenie zasługuje także konieczność bliższej, takiej bardziej intensywnej, powiedzmy, współpracy gmin i sektora prywatnego na rzecz działań zwiększających właśnie tą dostępność mieszkaniową. To tak pokrótce, może też nie wchodząc w szczegóły, z którymi się Państwo możecie zapoznać oczywiście w dokumencie udostępnionym tutaj zapewne przez Związek Miast Polskich, ale na naszej stronie internetowej Ministerstwa z wyzwaniami i rozwiązaniami. Ale myślę, że ważne jest podkreślenie tego, że w tej nowej polityce miejskiej w szczególności bardzo ważnym dla nas jest ten aspekt wdrożeniowy tego dokumentu, tych rozwiązań proponowanych. Jest to istotne uzupełnienie tych celów i wyzwań zaprezentowanych. Myślę, że od samego początku wszczęcia prac nad dokumentem określania wyzwań i rozwiązań bardzo mocno mieliśmy z tyłu głowy i stawialiśmy na współpracę i na zaangażowanie różnych partnerów, zarówno po stronie samorządowej, ale przede wszystkim mam też na myśli tutaj w szczególności partnerów naszych resortowych, zaangażowanie w ten proces. I mamy nadzieję, że będzie się też to przekładać na skuteczną realizację tego dokumentu i na jego wdrażanie. Istotą planu wdrożeniowego czy planu implementacji krajowej polityki miejskiej jest jego oparcie na dwóch filarach. Pierwszym tym filarem jest budowanie współpracy i wewnętrznej komunikacji w ramach właśnie tutaj struktur administracji rządowej. Zależy nam na tym, na przełamywaniu tej silosowości w podejściu do rozwoju obszarów miejskich, ponieważ mamy na uwadze, że kreując politykę miejską, stwarzamy pewne ramy rozwoju, stwarzamy rozwiązania, odpowiadamy za system koordynacji i realizacji tej polityki, ale też wiele resortów w swoich podejmowanych działaniach tę politykę właśnie realizuje. Drugim filarem, który opiera się na tutaj filarem wdrożeniowym implementacji Krajowej Polityki Miejskiej, jest filar, który opiera się na tej współpracy zewnętrznej poprzez tworzenie partnerskich relacji z samorządami, z ekspertami ze świata nauki, z organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Jest to również ważny aspekt, myślę, mający też przełożenie na powodzenie realizacji celów tejże polityki. Kluczowym takim elementem, pewnym nowum, które proponujemy w ramach dokumentu, jest tak zwana Rada Wykonawcza Krajowej Polityki Miejskiej, która będzie miała na celu monitorowanie realizacji celów tejże polityki i też monitorowanie i programowanie dalsze tych rozwiązań zaproponowanych w Krajowej Polityce Miejskiej.
Jest to pewnego rodzaju zapewnienie też ciągłości tych prac, które prowadziliśmy od samego początku. Widzimy to w sposób naturalny, że zespół międzyresortowy, który powołaliśmy w celu opracowywania tej polityki, przekształci się po jej przyjęciu w taką właśnie radę wykonawczą. Chcemy również, aby realizacja KPM-u miała taki wymiar praktyczny i opierała się także na projektach strategicznych, których celem będzie wypracowanie modelowych rozwiązań dla poszczególnych działań i problemów modelowych, czyli takich, z których będą mogły uczestniczyć nie tylko miasta biorące udział w tych projektach, ale także wszystkie inne miasta będą mogły łatwo te rozwiązania zaaplikować u siebie i z nich korzystać. Monitorowanie KPM-u będzie opierać się na stałej weryfikacji harmonogramu działań przez Radę Wykonawczą, na ewaluacji, na obserwacji sytuacji społeczno-ekonomicznej i uwarunkowań miejskich w celu ewentualnego też dostosowania i zmian w proponowanych wyzwaniach czy rozwiązaniach, więc myślę, że możemy stwierdzić, że jest to taki obszar ciągłego rozwoju i też nie takiego stałego. Wiemy, że miasta i te uwarunkowania cały czas tak jakby postępują do przodu. Tak jak już wspomniałam, Rada Wykonawcza w trakcie tutaj konsultacji też w ramach zespołu i różnych spotkań też padały takie głosy, czy potrzebne jest ciało, które kolejne ciało, które będzie tutaj, prawda, zajmowało się realizacją różnych z poziomu centralnego programowanych rozwiązań. My tą Radę Wykonawczą widzimy przede wszystkim jako taką platformę współpracy. Co roku organizujemy krajowe fora miejskie, dyskutujemy z różnymi partnerami, ale Rada Wykonawcza będzie takim stałym ciałem, który będzie się skoncentrował właśnie na wdrażaniu tej polityki, ale będzie też wychodził naprzeciw zgłaszanym postulatom różnych środowisk, które wskazywały na silną potrzebę koordynacji działań w ramach Krajowej Polityki Miejskiej i na tym nam również zależy. Mamy nadzieję, że wzmocni to dialog taki międzyinstytucjonalny, ale będzie przełamywało to podejście, ale także wzmocni dialog ze stroną samorządową. Te dwa poziomy współpracy, które proponujemy w ramach Rady Wykonawczej, to jest poziom roboczy, poziom decyzyjny, mają przede wszystkim zapewnić z jednej strony taką sprawność i operacyjność podejmowanych działań, a z drugiej strony koncentrować się na efektywności realizowanych celów Krajowej Polityki Miejskiej. W Radzie oczywiście przewidujemy uwzględnienie partnerów samorządowych na równych i partnerskich zasadach, tak jak do tej pory miało to miejsce w pracach naszego zespołu międzyresortowego. Myślę, że udział samorządu w wypracowaniu tych, dalszym wypracowaniu szczegółowych rozwiązań, które wskazujemy w projekcie polityki miejskiej, ułatwi też następnie późniejsze ich płynne i skuteczne wdrażanie na poziomie regionalnym, lokalnym. Do prerogatyw tej Rady Wykonawczej będzie także należeć dbałość o realizację przyjętych harmonogramów działań i planów realizacji oraz ocena skuteczności tych wprowadzanych rozwiązań prawnych, organizacyjnych czy finansowych pod kątem ich zamierzeń. Widzimy również rolę Rady Wykonawczej w takim optymalnym ujęciu, czyli minimum tak jakby powiedzmy tych dotychczasowych procedur takich biurokratycznych, a raczej koncentracja na wypracowaniu tej dobrej współpracy przynoszącej najlepsze efekty. Zmierzając już tak jakby do samego procesu, przedstawiając też pokrótce Państwu nasze dalsze działania, co planujemy. Tak jak na samym początku wspomniałam, trwają
konsultacje społeczne projektu dokumentu do 31 stycznia. Uwagi można zgłaszać poprzez formularz uwag znajdujący się na naszej stronie internetowej. Równolegle z trwającymi konsultacjami społecznymi będziemy prowadzić dialog i uzgodnienia międzyresortowe. My tak jakby jesteśmy na roboczo, można powiedzieć, te uzgodnienia międzyresortowe prowadziliśmy też na bieżąco w pracach zespołu międzyresortowego. Mówię teraz tutaj o takiej prawda, formalnej ścieżce przyjmowania dokumentu. Przedłożenie dokumentu Radzie Ministrów zaplanowane jest w pierwszej połowie tego roku. Myślę, że będzie to końcówka tego drugiego kwartału, czyli czerwiec. Widzimy również silne powiązanie prac naszych obecnych nad krajową polityką miejską z pracami programowymi, które dzieją się w wymiarze globalnym. Mam na myśli przygotowanie i organizację przez Polskę 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w czerwcu w Katowicach. To powiązanie widzimy nie tylko tematyczne, ale także można powiedzieć w pewnym sensie również wdrożeniowe, ponieważ naszą intencją Polski jako to dziedzictwo, które ma pozostać po Światowym Forum Miejskim, jest realizacja tak zwanego planu działań dla miast. Chcemy wykorzystać Światowe Forum Miejskie jako okazję do szerokiej promocji polskiego podejścia do polityki miejskiej oraz do dzielenia się naszymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które wypracowane są u nas w kraju i przez nasze samorządy, które realizują miasta z szerszym gronem uczestników. I mam nadzieję, że to wydarzenie będzie również zarówno dla nas, jak i dla Państwa inspirującą okazją do wymiany tych doświadczeń. Serdecznie w tym momencie zapraszam zarówno do udziału w konsultacjach, jak i do udziału w Światowym Forum Miejskim. I z mojej strony na tę chwilę to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i będę się też z ciekawością przysłuchiwać Państwa głosom podczas dzisiejszego spotkania, które z pewnością z naszej strony weźmiemy pod uwagę w tym procesie konsultacji i w dalszych pracach nad dokumentem. Bardzo dziękuję. Dyrektor, bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz powolutku przechodzimy do dyskusji. Już widzimy, że się kolejne osoby zgłosiły, z ich w tej chwili chyba 6 zgłoszonych, także za chwilę Państwa poprosimy o zabranie głosu. Ja na samym początku chciałem poprosić Andrzeja Porawskiego o pierwszy krótki komentarz. Andrzeju. To nie tyle będzie mój komentarz, co informacja, którą zresztą Państwo macie, ponieważ wysłaliśmy to przy zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie. Wstępne uwagi, które Zarząd Związku Miast Polskich sformułował do tego projektu, jeszcze zanim on został ogłoszony, ponieważ tak jak pani dyrektor Saganowska wspomniała i za co dziękujemy, my braliśmy udział we wszystkich dotychczasowych fazach pracy nad tym projektem. Nasi eksperci byli zaproszeni przez ministerstwo do prac koncepcyjnych, do prac merytorycznych nad założeniami tej Krajowej Polityki Miejskiej. Zaproszeni byli także przedstawiciele miast, także wiele osób, które reprezentuje nasze miasta członkowskie i tak już uczestniczyło w pracach nad tym projektem. Zarząd Związku, prezentując swoje uwagi, przede wszystkim zaakceptował dokument kierunkowo. Zarząd podkreślił, że ten sposób ujęcia Krajowej Polityki Miejskiej, jaki jest zaproponowany w tym projekcie, jest odpowiada mniej więcej naszym oczekiwaniom. Z jednym wyjątkiem, czy też z jednym, pani dyrektor o tym mówiła o aspekcie finansowym rozwoju miast i zdajemy sobie sprawę oczywiście, że kwestia stanu finansów miast
jest poza odpowiedzialnością resortu funduszy i polityki regionalnej, bo to jest nasz ulubiony resort, tym się zajmuje, czyli resort finansów. Wszyscy go równo lubimy, także myślę, że inne resorty też nie lubią Ministerstwa Finansów, ale taka jest rola Ministerstwa Finansów. Natomiast my mamy jedno oczekiwanie i jedną propozycję, ponieważ to delikatne ujęcie problematyki finansów miast i finansowania rozwoju miast tak naprawdę w projekcie może zostać rozszerzone i naszym zdaniem powinno zostać rozszerzone o zapisy zawarte w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ponieważ strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest dokumentem tego samego rządu, w związku z tym sądzimy, że nie powinno być problemu, żeby zapisy dotyczące zwiększenia autonomii i samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego albo aktywizacji samorządów, wprowadzenia mechanizmów służących aktywizacji samorządów do pozyskiwania wyższych dochodów własnych przeznaczonych na finansowanie zadań własnych, w tym rozwojowych, i zwiększenie zróżnicowania źródeł dochodów własnych w finansowaniu działań rozwojowych. To są dosłowne cytaty ze strategii odpowiedzialnego rozwoju. I my uważamy, że należy je po prostu przypomnieć, bo wtedy będzie pełna spójność tej krajowej polityki miejskiej z tą strategią, która zakładała między innymi tą stabilizację finansów miast. Tymczasem ostatnie zmiany, które łączą się z rewolucją podatkową w Polsce, trochę destabilizują sytuację i zmieniają uwarunkowania finansów miast, a tymczasem miasta mają plany, wieloletnie umowy, które teraz będą musiały być zrewidowane. Po to więc, żeby ten rozwój miast mógł być bardziej stabilnie planowany i realizowany, uważamy, że krajową politykę miejską o te zapisy wprost przepisane ze strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju należy uzupełnić. Wiele dyskusji w naszym środowisku samorządowym jest poświęcone także polityce mieszkaniowej. Musimy na pewno zauważyć, że zapisy krajowej polityki miejskiej bardzo silnie odpowiadają na głosy środowiska, przede wszystkim w dwóch zakresach. Po pierwsze dlatego, że jest tam podkreślona kwestia rozwoju mieszkalnictwa, także mieszkalnictwa czynszowego, mieszkalnictwa wspomaganego, gdzie istotnym graczem na tym rynku są polskie miasta, ale także jest podkreślana rola dbałości o istniejącą substancję mieszkaniową, która dla wielu miast stanowi w tej chwili istotny problem, i to problem, który się pogłębia, bardzo wyraźnie widać w miastach, które zmieniają swoją funkcję, typu miasta śląskie, Łódź, ale też wiele mniejszych miast, które się borykają z istotnymi problemami demograficznymi, w związku z tym tam kwestie dbałości o istniejące zasoby są bardzo ważne. I to jest na pewno rzecz, która jest bardzo pozytywna. Pozytywne jest również to, i trzymamy za to w dużym stopniu kciuki, żeby zapis, który jest w Krajowej Polityce Miejskiej dotyczący stabilizacji systemu wsparcia mieszkalnictwa, był rzeczywiście przestrzegany, bo to, co zauważamy, to było to, że zbyt częste zmiany powodowały to, że zanim się jakiś system wdrożył w rzeczywistości, był on już zmieniany. W związku z tym to jest na pewno coś, co pozytywnie jest w tej chwili oceniane. Pojawiają się też w środowisku głosy, że należy również badać, bardzo dobrze analizować to, jak zmienia się rynek mieszkaniowy w Polsce w ogóle. Dlatego, że w Europie pojawiają się pewne negatywne tendencje na rynku mieszkaniowym, które być może w Polsce też się pojawią w tej perspektywie, o której dzisiaj mówimy. Na przykład takie zjawiska jak pojawiające się pustostany, co być może się już pojawi po okresie pandemii, trzeba by sprawdzić, jak to wygląda, czy na przykład nadmierna koncentracja rynku wynajmu mieszkań, która się pojawiała na przykład w Berlinie czy w części miast, i wtedy trzeba by dostosowywać różnego typu mechanizmy do tego, żeby przeciwdziałać tym zjawiskom. Na pewno jednym z tych mechanizmów jest to, żeby utrzymywać
rzeczywistą konkurencję na rynku mieszkaniowym i prowadzić do takich systemów, które uniemożliwiają nadmierną koncentrację na tym rynku. To są głosy, które w tej sferze z naszego środowiska pochodzą. Bardzo dużo dyskutujemy także na temat współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. Większość wyzwań, które są w krajowej polityce miejskiej, tak naprawdę wymagają współpracy. Nie tylko współpracy w obszarze metropolitalnym, ale współpracy bardzo różnorakiej. Z jednej strony cieszymy się, że te zapisy tam są, a z drugiej strony wyraźnie podkreślamy to, że potrzebne są także nowe instrumenty tej współpracy. Te przykłady, które są wymienione, oczywiście są bardzo pozytywne i także te, które są wymienione w tych instrumentach, które już w tej chwili, o których mówi się w Krajowej Polityce Miejskiej, ale zwracamy uwagę, że na przykład silniejsza współpraca w obszarze metropolii wymaga jednak powrotu do dyskusji o obszarach metropolitalnych jako pewnej spójnej koncepcji także prawnej, a nie tylko luźnej współpracy, no bo też widzimy pewne mechanizmy, że mimo instrumentów, mimo dużego nacisku, mimo naprawdę sporej aktywności ministerstwa w tym zakresie, ta współpraca nadal jest bardzo słaba i wymaga bardzo silnego wzmocnienia. Przydałyby się do tego także instrumenty finansowe bardzo silne. Na koniec tego naszego posłużenia się wstępną opinią związku, zarządu związku, chcę zwrócić uwagę na znaczenie dla rozwoju miast pewnego elementu, w którym bardzo popieramy Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju, mianowicie powiązania planowania rozwoju z planowaniem przestrzennym. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej doprowadziło już do pierwszego etapu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która to nowelizacja nastąpiła w ubiegłym roku przy naszym bardzo silnym wsparciu. Ale w tej chwili dostaliśmy do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który oznacza krok wstecz w stosunku do tych zamiarów naszych wspólnych, żeby pójść do przodu, a nie do tyłu. Postulujemy od dłuższego czasu konieczność likwidacji WZ-ek. Pierwszy krok na temat powiązania między jednym planem a drugim, czyli planem rozwoju, a planem przestrzennym został już wykonany, potrzebny jest drugi, brakuje go w tej nowelizacji, więc będziemy pewnie musieli wspólnie zawalczyć o większą odwagę resortu rozwoju i technologii w planowaniu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ja proponuję, żebyśmy w tym momencie zawiesili te nasze uwagi i zaprosili już do zabrania głosu osoby, które się do nas zgłosiły w tej sprawie wcześniej. I tak w zgłoszeniach, które otrzymaliśmy wcześniej, mam na pierwszym miejscu panią radcę Joannę Held. Pani Anna już, że tak powiem, mówiła, że tak naprawdę wszystkie elementy, które chciała powiedzieć, to są już poruszone. Więc ja myślę, że możemy przejść dobrze do następnej osoby. To kolejną osobą, która się zgłosiła, jest pan prezydent Kalisza, pan Krystian Kinastowski. Także jak można, panie prezydencie, prosimy o włączenie się w naszą dyskusję, włączenie mikrofonu i kamery i będziemy chętnie państwu udzielali głosu, abyśmy poprosili pana Wojciecha Daniela Starnowa, żeby się przygotował, bo jest chyba kolejną osobą, której moglibyśmy za chwilę udzielić głosu. Widzimy, że jeszcze jest jakiś problem techniczny. Ci koledzy szukają. Także pani Agnieszka Kwiatkowska z Warszawy prosiła o udzielenie głosu, więc też myślę, że za chwilę nam się to uda zrobić. Pan Maciej Malinowski też prosił, ale napisał na czacie, że wszystkie wątki, które chciał poruszyć, zostały przed chwilą poruszone,
w dyskusji, więc pewnie już nie będziemy mu udzielali głosu, ale prosimy o zgłaszanie. Dlaczego jeszcze... nie możemy się połączyć z Państwem? Prosimy Pana Prezydenta Gniazdowskiego o to, żeby włączył mikrofon i kamerę, bo w tej chwili chyba technicznie powinno to już być możliwe. A jeżeli w tej chwili nie może sobie z tym poradzić, to może poprosimy któregoś z panią Agnieszkę Kwiatkowską z Warszawy, gdyby ona spróbowała włączyć mikrofon i kamerę. Nie wiem, czy jest jakiś problem techniczny. Na dole jest taka ikonka właśnie. Na dole po obok powinny być czerwone ikonki, a po kliknięciu powinny zrobić się zielone, więc prosimy o spróbę kliknięcia na te ikonki. Widzę, że wyraźnie mamy problem. Pani Agnieszka napisała, że już dziękuję. Aha, pani Agnieszka przed chwileczką napisała, że. Ja mam zgłoszenie informacje... pana radnego Mateusza Nycka z Ostrowa Wielkopolskiego, wiceprezesa zarządu Fundacji Wiedza, Nauka, Przyszłość. Panie Mateuszu, czy pan się połączy z nami? Widzimy, że dzisiaj te wątki dyskusyjne trochę na mnie idą. Być może jest jakiś albo problem techniczny. Mam nadzieję, że nie po naszej stronie, tylko mam nadzieję, że po drugiej, chociaż tego nigdy... O, jest. O, dziękujemy bardzo, słyszymy się bardzo, prosimy o zabranie głosu. Nie udało się, jak widzimy, włączyć kamerki, ale to chyba nie jest... O, udało się. Już jestem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mateusz Nycek. Bardzo mi miło. Chciałem się podzielić kilkoma spostrzeżeniami czy rekomendacjami dotyczącymi przedstawionego projektu dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej, odnoszącymi się przede wszystkim do dwóch elementów, do potrzeby moim zdaniem wzmocnienia dwóch obszarów. W pierwszej kolejności mam na myśli lokalną transformację energetyczną. W drugim elemencie element rewitalizacji w szerokim pojęciu odbudowy społeczno-gospodarczej po pandemii. Moim zdaniem wyzwanie lokalnej transformacji energetycznej jest dzisiaj dla polskich miast, polskich gmin, całego tego samorządowego poziomu lokalnego niezwykle istotne. Po pierwsze w kontekście tego, co czeka samorządy w zakresie implementacji na poziomie lokalnym Europejskiego Zielonego Ładu, tych wszystkich wyzwań, które zostały przez Unię Europejską na Polskę i także w konsekwencji na miasta nałożone. W drugim aspekcie, bo od tego myślę też nie można abstrahować, sytuację na rynku energii, także w zakresie kosztów energii i tego, co się w naszym kraju dzieje. Więc myślę, że z tych dwóch przyczyn to szeroko rozumiane lokalne bezpieczeństwo energetyczne, także w kontekście dróg do dekarbonizacji polskich miast, do budowania ich wejścia na drogę samowystarczalności energetycznej, wykorzystania także lokalnych zasobów produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, ale nie tylko. W moim przekonaniu, a jest to dziedzina, którą się branżowo zajmuję w kontekście polskich miast, gmin, to wyzwanie transformacji energetycznej jest dzisiaj na tyle kluczowe, że dobrze, aby ono się znalazło jeszcze wśród tych kluczowych 11 czy kilkunastu wyzwań, bo jest ono tak naprawdę czymś, co z jednej strony nieodzownie na samorządy spadnie i będzie tym nowym wyzwaniem dla miast i gmin. Z drugiej jest też w jakimś sensie też pewną szansą i pewnym wyzwaniem rozwojowym, zarówno w wymiarze gospodarczym, współpracy samorządu z przedsiębiorcami, ale także chociażby segmentu gospodarki wodorowej, która nabiera też coraz większego znaczenia, także właśnie w kontekście dekarbonizacji, więc ten segment lokalnej energetyki i lokalnej transformacji energetycznej myślę warto, żeby wśród tych głównych wyzwań też
też wybrzmiał i później w konsekwencji pewne narzędzia czy pewne sposoby, także nie ma co ukrywać, wsparcia miast czy współpracy na szczeblu krajowo-samorządowym w tym niełatwym i wielowymiarowym wyzwaniu. I wreszcie po drugie wzmocnienie segmentu rewitalizacyjnego też wśród kluczowych wyzwań i kluczowych projektów, także pilotażowych, w jeszcze większym znaczeniu niż to, co dotychczas obejmowały procesy rewitalizacji polskich miast. Dzisiaj myślę, jest koniecznością uwzględnienia zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym, czyli patrzenia na rewitalizację w szerszym kontekście odbudowy społeczno-gospodarczej po pandemii, także w znaczeniu rewitalizacji społecznej, nowych narzędzi rewitalizacji społecznej, narzędzi partycypacyjnych w rewitalizacji, ale też szczególnie w kontekście rewitalizacji gospodarczej, tego, co jest ważne dla przedsiębiorców, co jest dzisiaj skutkiem też pandemii, także w kontekście rewitalizacji przestrzennej, chociażby w tym kontekście, o którym mówił pan dyrektor, nadania i poprzez umieszczenie polityki przestrzennej jako kluczowego elementu nowego modelu strategii rozwoju, ale także tego przedstawionego projektu całościowej reformy, to ta rewitalizacja przestrzenna i wreszcie rewitalizacja infrastrukturalna, chociażby to jest taki przykład może bardziej operacyjny, ale miasta ciągle jeszcze oczekują tej współpracy na szczeblu krajowym, chociażby w kontekście rewitalizacji prywatnych kamienic, które się na terenie miast i gmin znajdują. Reasumując zatem, uważam, że wzmocnieniu powinny ulec obszary lokalnej energetyki, lokalnej transformacji energetycznej, jak i obszar szeroko pojętej rewitalizacji w różnorodnym znaczeniu w kontekście odbudowy społeczno-gospodarczej po pandemii. Pozostaje też tutaj do dyspozycji, bo branżowo sporo materiałów na ten temat posiadam. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania tutaj opinii. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy panu bardzo. Na marginesie chcę też dodać, że oczywiście ta transformacja energetyczna miast jest przedmiotem naszego zainteresowania od dłuższego czasu. I jeszcze jest jeden element, który zaznaczyliśmy w naszej wstępnej opinii, ale co do którego podejmujemy w tej chwili aktywność współdziałając z innymi partnerami zainteresowanymi. To jest kwestia modernizacji ciepłownictwa, to jest element energetyki z wykorzystaniem paliwa w postaci RDF-u, czyli frakcji energetycznej pozostałej po sortowaniu odpadów komunalnych. Widzę pana Kamila Przyborowskiego i podniesioną rękę. Czy to oznacza, że pan się zgłasza do zabrania głosu? Jeśli to możliwe, to tak. Tak, oczywiście, zapraszamy. Dzień dobry, Kamil Przyborowski, miasto stołeczne Warszawa. Ja się nie zgłaszałem wcześniej, ale skoro jest taka możliwość teraz ad hoc, to bardzo chętnie podzielę się kilkoma przemyśleniami, które też jakby my wewnętrznie wypracowaliśmy już podczas też trwania i tych konsultacji, i wcześniejszych roboczych, ponieważ też byliśmy włączani jakby w te prace na tym wcześniejszym roboczym etapie prac nad dokumentem. I generalnie oczywiście trudno się nie zgodzić z tymi zidentyfikowanymi wyzwaniami i jakby tym, że one są istotne. Natomiast też jeśli chodzi o ich zakres, to tutaj nam zwracają uwagę też nasi koledzy też właśnie w ramach współpracy wewnętrznej i wewnętrznej dyskusji. I my się z tym w sumie też zgadzamy, że te wyzwania, jakby ich zakres, on jest mocno nierówny. I tu oczywiście ministerstwo zwracało uwagę na to, że po pierwsze, no wiadomo, że one są różnej szczegółowości, wymagają różnej szczegółowości rozwiązań, no i jest to oczywiście wybór w pewien sposób selektywny, no bo musi taki być. Natomiast no, trudno nie zwrócić uwagi, że pewne aspekty, jakby być może te, w których ministerstwo wyczuwa, że ma mocniejsze karty, mocniejsze kompetencje, są zaakcentowane dużo mocniej, tak jak no, chociażby akcenty przestrzenne czy akcenty transportowe, natomiast kwestie chociażby społeczne,
czy edukacyjne są zaakcentowane w tej polityce dużo mniej. Natomiast no, te kwestie związane z kapitałem ludzkim czy z edukacją przez całe życie, też w kontekście coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości i tego, że będziemy mieli starzejące się społeczeństwo, no one muszą być jednym z elementów takiej całościowej polityki miejskiej właśnie. No bo nie wprowadzimy tych rozwiązań, które w części są mniej, a w części bardziej rewolucyjne, jeśli nie będziemy mieli społeczeństwa gotowego na zmiany. Po prostu. Bo ono musi takie być i musi być gotowe do tego, że pewne rzeczy będą się zmieniać i co najmniej część tych zmian będzie krótkoterminowo może być bolesna, chociażby finansowo. No bo długoterminowo oczywiście my tu zdajemy sobie sprawę, że one są niezbędne i będą korzystne, natomiast no nie wszyscy mieszkańcy muszą patrzeć aż tak daleko w przyszłość i widzą bardziej to, co tu i teraz. Dlatego też te kwestie związane z edukacją właśnie dla lepszej przyszłości, dla przygotowania ludzi do lepszej przyszłości są bardzo istotne. Mnie martwi, mimo tego, że tutaj pani dyrektor to mocno zaakcentowała, że to ma różnić tą nową krajową politykę miejską od poprzedniej, jednak słabość tych elementów implementacyjnych, przynajmniej w tym opisie, który jest w obecnej wersji. Zgłaszaliśmy na poprzednim etapie i to jakby to nadal podtrzymujemy, że powinien być przyjęty, powinien być przygotowany przynajmniej zarysy planu implementacyjnego łącznie z KPM-em. Plan implementacyjny, który jakby jest przynajmniej planem, przynajmniej w zakresie tych działań, które są podejmowane już, no bo nie oszukujmy się, część przecież tych działań, które są opisane w wyzwaniach, w rozwiązaniach, one już się toczą. I jakby mamy pewną wiedzę, no chociażby bardzo istotne działanie, o czym też za chwilę jeszcze powiem dwa słowa, to jest ta właśnie przekazana w tej chwili do prekonsultacji reforma planowania przestrzennego. Także to moim zdaniem ten plan implementacyjny powinien przynajmniej w zarysach i w tym, co jest planowane na najbliższe 2-3 lata, być przyjęty łącznie z Krajową Polityką Miejską. Bo w tej chwili to tak do końca nawet nie wiadomo, kto i kiedy go przyjmie. Jest mowa o harmonogramie wdrażania, który ma być załącznikiem do tego planu implementacji, ale sam plan implementacji tak nie do końca nawet wiadomo, czyim on ma być dokumentem. Czy Rady Wykonawczej, czy ministra do spraw funduszy, bo tego tam nie ma. To jest bardzo istotny dokument. Co do roli samorządów we wdrażaniu, to ja oczywiście uważam, i to pewnie żadne zdziwienie, że ona powinna być silniejsza, no bo w tej chwili mamy w Radzie Wykonawczej samorządy, przedstawicieli korporacji z głosem doradczym, natomiast no, głos decydujący będzie tak czy inaczej należał do resortów. My jako no, ci, którzy będą bezpośrednio wdrażać te rozwiązania, uważamy, że powinniśmy mieć taki sam ten głos. No i tu jest kwestia też oczywiście tak mocniej zaakcentowanej roli tej Rady Wykonawczej, bo moim zdaniem tutaj pani dyrektor mówiła, że pojawiały się głosy, czy ona w ogóle jest potrzebna. Moim zdaniem ona jest za słaba w tym momencie, w takiej formie, w jakiej ona występuje, ponieważ no oczywiście może będą stworzone, ale ona wymaga jakiegoś umocowania prawnego, bo inaczej będzie omijana przez resorty merytoryczne, które będą działały no tak jak chcą. A jeśli będą miały mieć jakieś dodatkowe ciało, z którym będą musiały się konsultować w sposób nieformalny, no to myślę, że w momencie, kiedy będzie jakiś, powiedzmy, będą wyczuwać, że ktoś może od nich wymagać czegoś więcej i zwrócenia uwagi na jakieś szersze aspekty i ugięcia się na przykład dla szerszego dobra, no po prostu będzie to ciało mogło być pomijane. Oczywiście ta kwestia finansów, o której powiedział pan dyrektor Porawski, jest kluczowa, no bo w tej chwili naprawdę dla kogoś, kto średnio siedzi w tym aspekcie finansowym, tak naprawdę te rozwiązania i ten aspekt, ten rozdział dotyczący wyzwania finansowego, tam tak naprawdę można by uznać, że te elementy, które zostały przyjęte przez rząd w ramach tych rekompensat jednorazowych, incydentalnych, to one już załatwiają sprawę, a tak zupełnie nie jest. Bo to, co zostało zrobione w temacie systemowego obniżenia dochodów, zupełnie nie jest wyrównane przez te rekompensaty. I tu jakby ten aspekt wymaga wzmocnienia. No i ostatnia kwestia, już naprawdę minuta, to jest kwestia tego, że musimy pamiętać, i oczywiście nie namawiam, żeby to rozrysowywać na poziomie dokumentu, ale na poziomie prac roboczych,
że te wszystkie wyzwania i te wszystkie rozwiązania, one na siebie wzajemnie wpływają. Musimy mieć, i to jakby ministerstwo musi mieć, ale to powinno być rozpisane i jakby, myślę, skonsultowane z interesariuszami głównymi, jakąś sieć powiązań pomiędzy tymi wyzwaniami, ponieważ to, co się dzieje przy realizacji jednych, ma bezpośredni wpływ na możliwość realizacji drugich. I może się okazać, że robiąc jedną rzecz, tak naprawdę pozbawiamy się możliwości wdrożenia innych rozwiązań, które byśmy chcieli wdrażać. I tutaj chociażby właśnie kwestia reformy planowania, a zapowiedzianej przez Ministerstwo Prac nad właśnie wzmacnianiem współpracy w MOF-ach i ustawą o zrównoważonym rozwoju miast. No w tym momencie zostały zaproponowane między innymi w ramach tej reformy planowania znaczące uszczegółowienia kwestii przestrzennych strategii. To oczywiście nie jest w pełni zintegrowanie tych dwóch systemów, nad czym boleje dyrektor Porawski, że ono nie zostało tutaj zrobione, ale jednak pewne elementy zostały uszczegółowione. Z tym, że musimy pamiętać, że po pierwsze, to będzie musimy się zastanowić już dzisiaj, co my chcemy mieć z tych elementów na poziomie ponadlokalnym, jeśli będziemy przeprowadzać reformę wzmacniającą współpracę. Które elementy przestrzenne, za które elementy przestrzenne powinna odpowiadać metropolia, a nie gminy? Bo gminy, jeśli zaczną szybko pracować nad nowymi dokumentami, bo tak naprawdę tego czasu po przyjęciu tej ustawy będzie bardzo mało, w przypadku większych miast przygotowanie planów ogólnych do 2026 roku to będzie mega wyzwanie. No a druga rzecz to jest to, że pamiętajmy, że strategie te o wzmocnionym wymiarze przestrzennym, strategie rozwoju ponadlokalnego nie mają własnej definicji. One mają dokładnie tą samą zawartość poprzez odesłanie w ustawie co strategie rozwoju gmin. I teraz pytanie, czy wszystkie te bardzo szczegółowe, przynajmniej w części, elementy przestrzenne, które mają się zawrzeć w strategii rozwoju gminy, powinny być zawarte też w strategii rozwoju ponadlokalnego, czy może powinniśmy ten katalog odrobinę zmienić, zawęzić, rozłączyć? I czy taka dyskusja w ogóle się toczy? W sensie, co Ministerstwo Funduszy na te propozycje Ministerstwa Rozwoju? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ta dyskusja się oczywiście toczy i niestety nie ma jeszcze konkluzji. Dlatego, że między innymi na stole jest taka koncepcja, żeby to, co będzie w strategii ponadlokalnej, niekoniecznie musiało być powtarzane w strategii lokalnej. Aż do skrajnego przypadku, kiedy strategia ponadlokalna zrobiona w sposób uzgodniony przez wszystkich partnerów wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego, jest jedyną strategią rozwoju na tym obszarze. Już się nie robi strategii gminnych, jeśli gminy dojdą do wspólnego przekonania, że ta strategia ponadlokalna zawiera wszystkie elementy, które są im potrzebne do planowania rozwoju. Ja tu się zgadzam, panie dyrektorze, natomiast mnie bardziej martwi w drugą stronę aspekt, to znaczy na ile te dość szczegółowe elementy będą wykonalne na poziomie dużego MOF-u na przykład. Zrozumiałem oczywiście, ale proponuję nie kontynuować tej dyskusji teraz, bo ona jest na osobny cykl seminariów. Natomiast ja chciałem też zwrócić uwagę w kontekście tego, o czym mówił przedstawiciel Warszawy, że krajowa polityka miejska jest polityką rządu, a nie polityką miast. Do tego dochodzą jeszcze regionalne polityki miejskie. Ja chcę zwrócić uwagę, że kilka województw opracowało już regionalne polityki miejskie i nawet z pewnymi konsekwencjami, ponieważ one mają przełożenie na strategię rozwoju tych województw, a także na regionalne programy operacyjne, nie wszędzie oczywiście, nie we wszystkich województwach, ale w kilku województwach ten aspekt regionalnej polityki miejskiej doczekał się już pewnej konkretyzacji. I te województwa, które opracowały takie elementy, no, uznają miasta albo miejskie obszary funkcjonalne za obszary strategicznej interwencji swoje. I oczywiście regiony będą realizowały swoją politykę miejską, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na szczeblu krajowym, ale autonomicznie. Więc będziemy mieli trzy różne, że tak powiem, polityki miejskie.
bo będzie krajowa polityka miejska i obecny rząd już kilka lat temu zarysował priorytety swojej polityki miejskiej. Miasta średnie, miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, obszary zagrożone trwałą marginalizacją i tak dalej. Te priorytety są nam znane i dosyć konsekwentnie, chociaż może nie do końca skutecznie prowadzone. Natomiast jeszcze jest trzeci element polityki miejskiej, mianowicie miejska polityka miejska. I my liczymy na to, że będziemy się posiłkować narzędziami dostępnymi w ramach krajowej polityki miejskiej, narzędziami dostępnymi w ramach regionalnej polityki miejskiej, ale tak naprawdę i tak najwięcej będzie zależało od nas samych i te miejskie polityki rozwoju, czyli strategie rozwoju miast lub obszarów miejskich funkcjonalnych, to są te najważniejsze polityki miejskie, bo to one przełożą się na jakieś wykonawstwo. Problemem, który w pańskim głosie zdecydowanie najbardziej wybrzmiał, to jest kwestia koordynacji działań różnych aktorów krajowej polityki miejskiej. Ponieważ krajowa polityka miejska jest polityką bardzo zintegrowaną, w tym sensie, że ona łączy działania wielu resortów. Znamy w Polsce niechęć do tego, żeby jeden resort wtrącał się w działania innego resortu. W związku z tym rzeczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, ta rada, która jest w tej chwili zaproponowana, jest dosyć słaba w tym sensie, że ona jest też jakby w pewnym sensie wynikiem tego podejścia niektórych resortów, że one nie chciałyby, żeby ktoś zbyt głęboko ingerował w ich dominia, że się tak wyrażę. To jest ta Polska resortowa, która wciąż trwa, bo na razie nikt nie wymyślił innej konstrukcji administracji rządowej jak w podziale na resorty. To nie tylko w Polsce, to tak jest wszędzie. Natomiast my pewne nadzieje pokładamy w ustawie, w zapowiedzianej w Krajowej Polityce Miejskiej ustawie o rozwoju miast i Krajowej Polityce Miejskiej. Bo oczywiście po to, żeby taką koordynację w sposób bardziej skuteczny zapewnić, będą potrzebne rozwiązania prawne. To, co dzisiaj jest zapisane w tym projekcie, jest oczywiście bardzo delikatnie, ponieważ ten dokument nie jest dokumentem prawnym. Natomiast my się bardzo cieszymy, że tam jest zawarta stosunkowo nieodległa data przedstawienia projektu ustawy o rozwoju miast i Krajowej Polityce Miejskiej. To pewnie nie jest finalna nazwa tej ustawy, ale robocza. I dziękujemy także, że możemy w tych pracach uczestniczyć. Myśmy zresztą nasze własne założenia ustawy o rozwoju miast i Krajowej Polityce Miejskiej resortowi już przedstawiliśmy jakiś czas temu. Więc resort zna również nasze jakby opinie wyjściowe. I też liczymy na to, że będziemy na dalszych etapach pracy nad tą ustawą mogli w tym uczestniczyć i będziemy oczywiście posiłkowali się tym, co Państwo nam proponujecie. Państwo, mam na myśli przedstawiciele miast. Więc bardzo dziękuję panu Kamilowi za tą wypowiedź. Ona zawierała elementy na kilka seminariów, więc... Jest jeszcze jeden element, który pewnie warto bardzo podkreślić, ten kwestia tych elementów wdrożeniowych. Tak naprawdę, o ile miasta w dyskusji bardzo pozytywnie oceniają większość zapisów Krajowej Polityki Miejskiej, to największe obawy, które zgłaszają, są związane z praktyczną realizacją. Czy rzeczywiście zapisy będą praktycznie realizowane? Już dzisiaj widzimy pewne problemy, Andrzej o tych mówił, chociażby finansowych, czy przestrzennych, pojawiają się także w systemie oświaty, który pojawia się w Krajowej Polityce Miejskiej, a obecne działania, no, powiem, przynajmniej należałoby postawić duży znak zapytania, czy są zgodne z Krajową Polityką Miejską. W związku z tym kwestia wdrożeniowa, pojawia się jeszcze ten element oceny działań i monitoringu Krajowej Polityki Miejskiej, że tak naprawdę
ciała, które będą... I wiemy, że tego nie załatwi dokument o znaczeniu programu strategicznego, jakim jest Krajowa Polityka Miejska, czy też strategii średniookresowej, tylko ustawa. I dlatego jeszcze raz wracam do tego, jakie znaczenie będzie miała dobrze skonstruowana ustawa. Chcę przypomnieć, że ustawa o rozwoju miast pojawiła się w naszej najnowszej historii po raz pierwszy w latach 20. ubiegłego stulecia. I w dwudziestoleciu międzywojennym już trwały prace w tym kierunku, ale nie zakończyły się jakimś wielkim sukcesem. No, liczymy na to, że teraz się uda. Jesteśmy już bogatsi o trochę dłuższy okres doświadczeń autonomii samorządu i mamy nadzieję, że w takiej dobrze skonstruowanej ustawie o rozwoju miast uda nam się te niektóre przynajmniej aspekty wdrożenia różnych polityk miejskich, wdrożenia procesów, które się łącznie składają na rozwój miast, uda się nam tam zapisać i zaplanować również prawnie. W tej chwili mamy już też możliwość oddania głosu panu Neumannowi, ale widzę, że pani dyrektor się zgłasza, więc nie wiem, czy pani dyrektor chciałaby teraz, czy po tym jeszcze jednym głosie. Jeżeli można, to może bym tak na szybko odniosła się do komentarzy, które tutaj padły, też rozwiewając może też pewne wątpliwości, postaram się, ponieważ odniosę się może do tego wątku o różnych innych wyzwaniach, które potrzebne są, czy dostrzegane jako te, które powinny się może jeszcze znaleźć w Krajowej Polityce Miejskiej. Dla nas to też było wyzwanie, że tak powiem, do jednak stworzenia tego katalogu, powiedzmy sobie takiej selekcji tych istotnych wyzwań, ponieważ pojawiały się w trakcie dyskusji, które prowadzimy, czy na Krajowym Forum Miejskim, czy tutaj tej naszej współpracy dotychczasowej, postulaty, aby w sposób szczególny też ująć niektóre wyzwania, takie jak czy kwestie związane z energetyką, czy właśnie rewitalizacją, aby podkreślić je jako osobne, odrębne wyzwania. Więc tak jakby my też pochyliliśmy się nad tym i przeanalizowaliśmy te kwestie i jeżeli chodzi o te kwestie związane z energetyką, to one też przeplatają się w tych wyzwaniach, które obecnie podkreśliliśmy, czy to w obszarze mieszkalnictwa, czy to w obszarze adaptacji do zmian klimatu. Natomiast jeżeli chodzi o tą rewitalizację, to jeszcze powiem, że ona została podkreślana, że są to zagadnienia, czy dotyczące rewitalizacji, ochrony zabytków, dóbr kultury, jednakże uważamy, że one są podporządkowane też konkretnym problemom, a wyzwania, na których tutaj się skupiamy, są to wyzwania na obszarze, powiedzmy, całego miasta i bardzo mocno też patrzymy przez pryzmat tego obszaru funkcjonalnego. Widzimy raczej, że te zagadnienia, takie jak rewitalizacja czy ochrona zabytków dóbr kultury, są raczej instrumentami, które służą do realizacji pewnych celów, więc pełnią też taką rolę służebną wobec tych celów związanych z podnoszeniem jakości przestrzeni publicznych, z atrakcyjnością rynku pracy, a w efekcie też z poprawą jakości życia mieszkańców, poprawą tego potencjału społecznego, grup zmarginalizowanych, czy wykorzystywania rewitalizacji jako narzędzia interwencji w tą tkankę mieszkaniową. Więc w tym kontekście traktujemy rewitalizację jako narzędzie, jako instrument. Oczywiście nie wyklucza to tego, że w ministerstwie realizujemy i w dalszym ciągu będziemy realizować projekty dotyczące rewitalizacji. Jeżeli chodzi o te kwestie społeczne i to, co tak jakby też już padło z strony tutaj pana dyrektora, ja chciałam też podkreślić, że abyśmy patrzyli też na Krajową Politykę Miejską przez pryzmat tego, że jest to jedna z polityk publicznych tak rządu prowadzonych i właściwe resorty też takie polityki publiczne tworzą i prowadzą, tak, w kontekście tutaj tej polityki społecznej, tak, i tych działań programowanych, więc my też pewnego rodzaju musimy mieć tutaj, no powiedzmy, taki filtr i też taką możliwość pewnej elastyczności w tym kontekście. Jeżeli chodzi o tą radę wykonawczą,
i tutaj przez pana Kamila Przyborowskiego podnoszoną kwestię tego planu implementacyjnego i udziału samorządów, to tak w toku tych naszych dyskusji też na zespole międzyresortowym padały postulaty, aby w większym zakresie włączyć samorządy i samorządy, tak jakby odpowiadając na te postulaty, są włączone w radę wykonawczą na prawach udziału pełnoprawnego członka, więc tak jakby to też dostrzegamy to w wyniku tych naszych dotychczasowych dyskusji. I również w odniesieniu do tego planu implementacyjnego chciałam podkreślić, że przyjęcie tego planu implementacyjnego planujemy przez radę wykonawczą, więc wydaje mi się, że tym najwłaściwszym momentem będzie ten moment, kiedy ta rada się ukonstytuuje, kiedy tak jakby będzie możliwość przedyskutowania tych rozwiązań, omówienia harmonogramu, bo też pamiętajmy, że szereg tych rozwiązań to są rozwiązania, za które nie jest odpowiedzialne tylko nasze ministerstwo jako koordynator oczywiście tej polityki miejskiej, a rada wykonawcza, tak jak wspominałam, będzie naturalną taką kontynuacją zespołu międzyresortowego, który jest powołany zarządzeniem ministra, więc jest podstawa tutaj prawna ukonstytuowania tak jakby też formy tej współpracy. Nie jest to taka dobrowolna, znaczy jest to dobrowolna współpraca oczywiście, ale ma ona określone też tutaj pewne ramy zarządzeniem pana ministra, tak jakby to grono też jest tutaj otwarte na tą współpracę. Pan dyrektor też wspomniał o ustawie, więc tak, my politykę miejską traktujemy też właśnie jako to preludium do tej ustawy miejskiej. Te propozycje legislacyjne, które tam są też zawarte, będą przedmiotem dalszych dyskusji. Myślę, że również na Radzie Wykonawczej, którą będziemy chcieli potraktować jako takie ciało, prawda, tutaj współpracy i dyskusji nad tymi rozwiązaniami proponowanymi w ramach ustawy. Jeszcze przypomnę, że ta ustawa jest planowana, jej przyjęcie do końca 2023 roku, ponieważ została wskazana jako kamień milowy w Krajowym Planie Odbudowy. Więc to też myślę taka istotna informacja, że po przyjęciu Krajowej Polityki Miejskiej intensywnie planujemy rozpocząć dyskusję nad kształtem i propozycjami właśnie dla tej ustawy tak zwanej miejskiej. I być może Państwo to wiecie, ale ja jeszcze przypomnę, że teraz w ministerstwie pracujemy nad podręcznikiem dla samorządów, który będzie wskazywał taką też metodykę i będzie takim poradnikiem dotyczącym przygotowania strategii ponadlokalnej, więc na przełomie stycznia, lutego myślę, że taki podręcznik na stronach naszego ministerstwa się ukaże i też zachęcam Państwa do śledzenia i do korzystania z tych narzędzi. Także myślę, że chyba to pokrótce, tak chciałam się do tego odnieść. Dziękuję Pani Dyrektor. Na marginesie tej w pewnym sensie wymiany myśli między Panem Kamilem a Panią Dyrektor chcę powiedzieć, że osobiście, bo to nie jest żadne oficjalne stanowisko, ale osobiście ta nowa Krajowa Polityka Miejska mi się podoba bardziej niż poprzednia, ponieważ poprzednia zawierała spis wszystkich możliwych problemów, jakie się pojawiają w miastach. I pod tym względem była dokumentem mało odkrywczym, bo my te problemy znamy, natomiast ona nie wyznaczała priorytetów. Natomiast naszym zdaniem każda polityka publiczna powinna jednak wskazywać priorytety i koncentrować się na priorytetach, co nie znaczy, że te inne są mniej ważne, ale być może są prowadzone przez inne podmioty, na przykład. I też mi odpowiada ta filozofia, żeby powołać tą radę koordynacyjną, a już wspólnie w ramach tej rady koordynacyjnej planować wdrożenie. Dlatego, że to ułatwi potem, że poszczególne instytucje zaangażowane w tą radę, jeśli ta rada wspólnie ustali jakiś harmonogram, będą bardziej się poczuwały do jego realizacji. Cały czas z nami jest pan Ryszard Neyman i teraz udzielimy mu głosu. Bardzo dziękujemy za cierpliwość i za chęć udziału w dyskusji. Bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo. To już może kwestii implementacji i wdrożenia nie będę poruszać, bo to i właściwie wszystko padło, to co chciałem w tym temacie też zauważyć. Skupię się na takim jeszcze innym aspekcie, który też troszkę dzisiaj tutaj wybrzmiał, natomiast moim zdaniem, jeśli chodzi o sam projekt, nie jest on należycie wyeksponowany. To jest kwestia wsparcia tych miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Być może też powiem być położony szczególny nacisk na miasta regionalne i subregionalne, bo one jednak się mocno wyróżniają z tej prawie 200 miast. Są to faktycznie takie centra tego rozwoju regionalnego. Bo faktycznie to wielu ekspertów na to uwagę zwraca, jest wiele opracowań, chociażby opracowanie takie jak opracowanie OECD z roku 2011, raport polityki miejskiej w Polsce. Tam też jest to na to uwaga, dość sporo uwagi poświęcone temu zagadnieniu, że faktycznie mamy w Polsce problem tego rozwoju dość nierównomiernego. Są metropolie, które rozwijają się względnie dobrze, oczywiście mają swoje problemy strukturalne, ale właśnie te miasta regionalne i subregionalne, czyli takie powiedzmy między 200 a 50 tysięcy mieszkańców, w większości, zwłaszcza jeśli nie są to miasta wojewódzkie, są dotknięte wieloma problemami takimi właśnie jak depopulacja, o której tu jest mowa w tej strategii, spadek kapitału ludzkiego, no i ogólnie taki marazm rozwojowy. I brakuje mi konkretnych rozwiązań właśnie dla tych miast, które by mogły stanowić jakiś taki dodatkowy bodziec, jakieś takie właśnie ekstra rozwiązania wzmacniające potencjał tych miast. Tutaj myślę, że taką dobrą inspiracją do takich kierunków mogłaby być publikacja profesora Śleszyńskiego Polska średnich miast, raport z 2018 roku. Też sam mogę polecić się, bo też akurat ostatnio obroniłem doktorat w podobnym zakresie, to chodziło o wzmacnianie kapitału klasy kreatywnej właśnie w tych miastach regionalnych i subregionalnych. Wydaje mi się, że jest to bardzo istotny wątek. Może nie jest on wyraźny, jeśli chodzi o takie europejskie priorytety, jeśli chodzi o politykę miejską, na których tu widzę się mocno KPM skupia, natomiast z punktu widzenia kraju jest to jeden z kluczowych aspektów, właśnie to równoważenie przestrzenne rozwoju, żeby te miasta regionalne i subregionalne nie traciły, tylko jakoś starały się do tych największych ośrodków doszusować. Z innych aspektów bardzo mi się podoba, że jest troszkę miejsca więcej poświęcone niż w poprzedniej strategii, w sensie w poprzedniej polityce miejskiej transportowi publicznemu. Są też bardzo fajne rozwiązania dotyczące integracji tego transportu. Natomiast wydaje mi się, że tutaj troszkę może niebezpieczne są sformułowanie o obligatoryjności tych stref czystego transportu w miastach, bo widzieliśmy, jak to w Krakowie zadziałało na Kazimierzu. Generalnie ta strefa się nie utrzymała i jest silny opór społeczny, a też widzimy, że tak naprawdę w tych miastach, gdzie ten transport publiczny funkcjonuje dobrze, no to transport indywidualny zawsze będzie z nim przegrywał, kosztami paliwa chociażby. No dużo taniej jest dojechać komunikacją publiczną niż własnym samochodem, jeśli komunikacja publiczna daje taki standard, że mogę zrobić to w porównywalnym albo niewiele dłuższym czasie. Więc myślę, że tutaj bardziej powinniśmy kłaść nacisk na ten transport publiczny, a te takie kije może niekoniecznie w tym kierunku iść. I też taka bardzo luźna myśl, ale tak myślę, że w perspektywie po roku 2027, tam gdzie są zapisy dotyczące wzmacniania MOF-ów, można by też dodać zapis dotyczący kryteriów, jakie gmina powinna spełniać, żeby być w MOF-ie, bo o ile większość tych MOF-ów faktycznie ma jakieś ręce i nogi, to też jednak widzimy przynajmniej kilka MOF-ów w Polsce, zwłaszcza tych regionalnych, gdzie była dość mocno radosna twórczość i wiele gmin totalnie niepowiązanych funkcjonalnie z miastem tego MOF-u przystąpiło, bo chciało mieć środki, ale w tym momencie wchodzi strategia rozwoju ponadlokalnego, no i ciężko planować wspólny rozwój, gdzie gminy są totalnie z miastem niepowiązane i w zasadzie brakuje tych wspólnych mianowników, więc takie usztywnienie tych MOF-ów pod kątem właśnie ich nadmiernego nierozszerzania wydaje mi się, że byłoby wskazane. I też odnośnie tych propozycji zapisów ustawowych, które by bardziej upodmiotowały MOF-y i obszary metropolitalne, tutaj też taka moja sugestia, żeby iść też w kierunku takim, żeby wszystkie MOF-y miały możliwość pewnego upodmiotowienia, bo często te MOF-y miast regionalnych również mają potrzebę bardziej podmiotowego kształtowania swojej polityki, chociażby właśnie przestrzennej, nie mniej niż te obszary metropolitalne. I z grubsza to tyle. Też tutaj sobie zapisałem wcześniej, że jeśli chodzi o strukturę miast, którą używamy tutaj w dokumencie, może jednak lepsza byłaby struktura z koncepcji zagospodarowania kraju, gdzie jest bardziej szczegółowy podział właśnie na metropolie, ośrodki wojewódzkie, regionalne, subregionalne.
bo właśnie ten podział na miasta duże, średnie, małe jest troszkę nieczytelny, zwłaszcza, że na przykład taka Częstochowa, która jest miastem średnim, jest dwukrotnie większa od Zielonej Góry, która jest miastem dużym, tylko dlatego, że jest miastem wojewódzkim, więc ten podział na ośrodki metropolitalne, wojewódzkie, regionalne, subregionalne i ponadlokalne, wydaje mi się, byłby tutaj czytelniejszy i trafniejszy, ale z punktu widzenia tego dokumentu nie jest to takie istotne, bo tutaj nie ma za bardzo adresowań do poszczególnych grup miast działań, więc na tym, pod tym względem nie jest to bardzo istotne, aczkolwiek moim zdaniem jest to też jakiś mankament, że być może powinno się bardziej adresować poszczególne działania do konkretnych grup miast. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję panu. Chcę ustosunkować się do tej kwestii kryteriów funkcjonalnych przynależności do obszaru funkcjonalnego. Kryteria tak, delimitacja nie. Sztywna delimitacja jest czymś zdecydowanie antysamorządowym i jako samorządowiec krwi i kości będę protestował przeciwko próbie odgórnego narzucenia granic obszaru funkcjonalnego. Mieliśmy już takie próby i byli tam zarówno tacy, którzy byli poza granicą, a bardzo chcieli być, także z powodów, o których pan mówił, ale byli również tacy, którzy bardzo nie chcieli być. Chcę przypomnieć Jaworzno w miejskim obszarze funkcjonalnym górnośląsko-zagłębiowskim, które ewidentnie jest w tym obszarze tak obiegowo na to patrząc, ale nie chciało być i ostatecznie nie jest członkiem metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej i nikt nikogo nie powinien zmuszać do współpracy. Ale pan prezydent Zilbert w Jaworznie świetnie sobie radzi, bardzo dobrze tym miastem zarządza i po początkowym traktowaniu przez kolegów z sąsiedztwa, no takim trochę negatywnym ze względu na tę samodzielność, teraz jest traktowany jako pełnoprawny partner sąsiedzkiej metropolii i nikt już nie ma do niego pretensji o to, że w tej metropolii fizycznie nie uczestniczy. Więc kryteria jak najbardziej, te kryteria funkcjonalne, które warto by pokazać w jakichś opracowaniach. Chcę przypomnieć, że pierwszym województwem, które opracowało regionalną politykę miejską, było województwo małopolskie. Tam nawet były takie konferencje miejskie co roku organizowane przez samorząd województwa małopolskiego. I między innymi było takie opracowanie, którego powstaniem kierował Jacek Woźniak, obecnie ekspert Związku Miast Polskich, który pokazał miejskie obszary funkcjonalne województwa małopolskiego. I biorąc pod uwagę różne funkcje i różne powiązania funkcjonalne, obszar funkcjonalny każdego z tych miast był trochę inny. W związku z tym, jak się weźmie kilka funkcji na raz, to trzeba jakąś wypadkową poszukać. I to nie jest łatwe i dlatego pokazać te kryteria funkcjonalne, które trzeba brać pod uwagę jak najbardziej, ale wnioski z oceny tych kryteriów w danym obszarze powinni już podejmować sami zainteresowani, czyli potencjalni uczestnicy tego obszaru funkcjonalnego. Proszę państwa, to są wszystkie zgłoszenia, które... W ostatniej chwili pojawił się jeszcze jedno zgłoszenie pana Grzegorza Kaczmarka, więc możemy mu również spróbować udzielić głosu. Jasne. Tylko prosimy naszą technikę, żeby mu udzieliła odpowiednich uprawnień. Pana Grzegorza prosimy o to, żeby włączył mikrofon i kamerę. Udało się. Słyszane, tak. Ja chciałem jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, zarówno jakby osobiście na podstawie własnych doświadczeń, ale też jako grupowego przemyślenia zespołu do spraw partycypacji, który tworzymy w ramach grupy eksperckiej Związku Miast Polskich. Otóż brakuje mnie i myślę też nam, większego zaakcentowania kwestii partycypacji społecznej. Jest to, i to jakby doceniam, jest to zawarte wśród kilku zasad, jakimi się ma kierować krajowa polityka miejska. I rozumiem też to, że jest to krajowa polityka, a nie lokalna, czyli miejska polityka.
ale mimo wszystko uważam, że właśnie dokument rangi krajowej powinien nie tylko zaklinać rzeczywistość, pisząc, że kierujemy się zasadą partycypacji, ale zaproponować pewne konkretne jakby narzędzia, czy przynajmniej zasugerować pewne narzędzia, bo wiemy jako praktycy, że bez takiej prawno-formalnej motywacji do zwiększenia procesu partycypacji to po prostu najczęściej nie działa. I nie jest wystarczające, zwłaszcza kiedy się wczyta zawartość wyzwania 10, które się nazywa zwiększenie potencjału społecznego, które oczywiście w moim odczuciu jest tym kluczem do tak szeroko i w pogłębiony sposób rozumianej idei społecznej partycypacji w zarządzaniu miastami. Więc jeszcze raz jakby podkreślę, że zdecydowanie powinno tutaj być wzmocnione ta idea właśnie wykorzystania potencjału społecznego, szeroko rozumianego, z potencjału społecznego miast właśnie poprzez procesy, mechanizmy i narzędzia partycypacji rozumianej nowocześnie, szeroko, jako rzeczywisty udział mieszkańców, ale również mieszkańców jako coraz częściej nie tylko aktywnych obywateli, ale tych właśnie społecznych ekspertów, którzy rzeczywiście posiadają ogromną wiedzę i kapitał, by realnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, diagnozowaniu sytuacji w miastach. Więc jakby apeluję, żeby to jeszcze w tym dokumencie wzmocnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie doktorze. Pan doktor Kaczmarek jest szczególnym ekspertem, ponieważ jest socjologiem, który był wiceprezydentem miasta regionalnego w Polsce i odpowiadał w tym mieście za infrastrukturę, a nie za problematykę społeczną, co było bardzo ciekawym podejściem, ponieważ brał pod uwagę odbiorcę tej infrastruktury, a nie średnicę rury oraz promień skrętu szyny tramwajowej. Także ten głos jest bardzo ważny, ale to nie jest wyzwanie dla Krajowej Polityki Miejskiej. Moim zdaniem wymienienie tego jako zasada jest wystarczające. Ja znam opracowanie pani doktor, nie pamiętam jej nazwiska, z Uniwersytetu Warszawskiego, w którym jest wymienionych 15 dostępnych w tej chwili szeroko narzędzi partycypacji społecznej w różnych dziedzinach życia miasta, w planowaniu przestrzennym, w budowaniu strategii, w budowaniu strategii sektorowych. Tych prawnych narzędzi jest co najmniej 15. One nie są wykorzystywane. I to nie jest wina braku rozwiązań prawnych, to nie jest wina ministerstwa takiego czy innego, tylko to jest nasza lokalna nieumiejętność zaproszenia naszych mieszkańców, skutecznego zaproszenia, atrakcyjnego zaproszenia do tego, żeby oni brali udział, żeby korzystali z tych narzędzi, które już są. I jeszcze jedno zaklęcie w Krajowej Polityce Miejskiej tego nie zmieni. Piłeczka jest po naszej stronie. To my powinniśmy znaleźć. Dąbrowa Górnicza w swoim czasie stworzyła najlepszy w Polsce system opiniowania różnych działań miasta. To był internetowy system, bardzo był rozreklamowany na początku. Ja sobie wchodziłem na tą stronę internetową konsultacyjną potem co kilka miesięcy i obserwowałem stopniowe zmniejszanie zainteresowania ze strony ludzi, mimo że ta strona nie zmieniała się, ona była taka sama jak na początku. Pojawiały się kolejne projekty, liczba otwarć projektu przez mieszkańca Dąbrowy Górniczej wynosiła od 0 do 3, a liczba zgłoszonych opinii 0. Dla ponad 90% przedstawionych do konsultacji dokumentów. To jest tylko wycinkowy przykład, ale ja myślę, że to jest wyzwanie dla nas, dla Związku Miast Polskich, żeby kolportować dobre przykłady, żeby pokazywać naszym kolegom w innych miastach, gdzie udało nam się zaprosić mieszkańców do tego, żeby uczestniczyli w tych procesach. Jestem sceptyczny, bo wiem, że istnieją mechanizmy. I teraz, jeżeli istnieją, a nie są wykorzystywane, to nie jest wina Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
to nie jest wina rządu. To nie jest wina marszałka województwa. Jeśli to jest czyjaś wina, są znane analizy CBOS-u, OBOP-u i innych ośrodków, które pokazują, że mieszkańcy na przykład dobrze oceniają działanie władz lokalnych, ale na pytanie, czy uczestniczą w zarządzaniu miastem, odpowiadają, że nie uczestniczą. I z tych badań wynikają powody, dla których nie uczestniczą. Jednym z powodów jest, a bo u nas jest wszystko dobrze, to ja się będę tam angażował. Ale inne powody to są takie, że jest zdaniem mieszkańców trudno uczestniczyć w tych mechanizmach partycypacyjnych. To po naszej stronie uważam jest ich uatrakcyjnienie, ułatwienie, skuteczne zaproszenie mieszkańca do tego, żeby w tym uczestniczył. Ja chcę też powiedzieć, że współcześni polscy burmistrzowie i prezydenci się pozytywnie zmieniają w tym kierunku. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy taką sytuację, kiedy prezydenci i burmistrzowie, nie wyłączając obecnych na naszym dzisiejszym spotkaniu, przywiązywali zasadnicze znaczenie do jakości zarządzania. Po to, żeby dobrze kreować, dobrze planować i dobrze kierować rozwojem miasta. Dzisiaj coraz większe znaczenie przywiązują do budowania relacji z mieszkańcami. Moim zdaniem to jest następny etap rozwoju przywództwa w samorządach, przejście czy też zdecentralizowanie niżej do aparatu wykonawczego tej kwestii jakości zarządzania, a w tej chwili nowoczesny burmistrz czy prezydent buduje relacje z mieszkańcami, dzięki którym to relacjom lepiej rozwija miasto i łatwiej wygra kolejne wybory. Jeśli mogę jednak, panie dyrektorze, ja absolutnie nie mówiłem o niczyjej winie, natomiast moja myśl zmierzała do tego, że skoro jest tak, jak pan to zresztą sam przed chwilą potwierdził, mimo poprawy i coraz większego zrozumienia znaczenia udziału mieszkańców w realnym zarządzaniu, podejmowaniu decyzji i tej polityki na poziomie lokalnym, że na szczęście ten proces, tak powiem, posuwa się w dobrą stronę, jednak jest on wciąż zdecydowanie za mało, że tak powiem, skuteczny i częsty. Więc moją intencją była myśl właśnie socjologiczna, że skoro tak jest na poziomie jakby zachowań ludzi, to znaczy, że jednak brakuje pewnych bodźców, no właśnie, być może na poziomie centralnym, być może pewnych rozwiązań prawnych wręcz wymuszających i konkretyzujących oddziaływanie na te procesy partycypacyjne. I o to mi głównie chodziło, a nie szukanie winnego, tylko szukanie instrumentów, które okażą się skuteczniejsze niż dotychczasowe. Dziękuję. Tak, ja to rozumiem, ale ja pozwoliłem sobie sformułować tezę, że ta piłka jest po naszej stronie. Ona jest głównie w miastach, a niekoniecznie w ministerstwach. Chociaż też widzimy, że te programy, które ministerstwo w tej chwili wdraża, akurat aspekt partycypacji społecznej jest tam aspektem bardzo silnym, bardzo mocno preferowanym i często warunkującym w ogóle możliwość uzyskania wsparcia. Więc praktyka jakby w cudzysłowie powiem wymuszania istnieje, natomiast oczywiście na ile jesteśmy na to podatni, no to przed chwilą był taki aspekt dyskusji. Mam wrażenie, że to był ostatni głos Andrzeju w dyskusji. Tak jest, nie mamy innych zgłoszeń. Bardzo dziękujemy Państwu zatem za uczestnictwo. W całym naszym spotkaniu uczestniczyło około 240 osób, więc całkiem sporo. Pani dyrektor wytrzymała z nami od początku do końca, za co bardzo serdecznie dziękujemy i bardzo dziękujemy za aktywny udział. Także możemy powoli kończyć. Widzę, że pani dyrektor się jeszcze zgłasza, więc chętnie udzielimy głosu. Bardzo prosimy. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze, jeżeli można, jeżeli mamy minutę, to chciałabym odnieść się też tutaj do poruszonych komentarzy, a mianowicie do tych rozwiązań dla miast średnich. Ja zdaję sobie sprawę, że może ta uproszczona typologia i te matryce dla każdego wyzwania odnoszące się do kategorii wielkościowych miast no mogą wizualnie, że tak powiem, troszkę spłaszczać i upraszczać ten obraz,
ale jeżeli chodzi o rozróżnienie wielkościowe miast, które podejmujemy w Krajowej Polityce Miejskiej, to bazowaliśmy oczywiście na tym ustalonym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jeżeli natomiast chodzi o rozwiązania dla miast średnich, czy też o większe takie akcentowanie, to przyznam szczerze, że naszą ambicją było z początku takie też ukierunkowanie i dopasowanie wyzwań, rozwiązań pod kątem kategorii różnych miast, jednakże w toku tych dyskusji i pracy tak jakby różnych zespołów i ekspertów doszliśmy do tego punktu, że niezwykle trudnym jest też odniesienie poszczególnych wyzwań czy rozwiązań do kategorii danych miast, ponieważ są to elementy, które wzajemnie się przenikają i też dotykają, no, dane wyzwanie w mniejszym czy większym stopniu dotyka, czy to zarówno miasta wojewódzkiego, czy tego miasta średniego, mniejszego, więc no, było to dużym wyzwaniem, dlatego też stąd taka propozycja podejścia, jakie jest przedstawione w KPN-ie. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie miast, czy to średnich, to my to wsparcie kierujemy przede wszystkim poprzez projekty strategiczne, które proponujemy, ponieważ te rozwiązania, tak jak już było wspomniane, są rozwiązania na poziomie krajowym, na poziomie administracji, które mają ułatwiać, a projekty strategiczne dla miast tutaj tego osi krajowego, tak miast średnich, które realizujemy, planujemy przykładowo kontynuację Centrum Wsparcia Doradczego Plus i wsparcie ukierunkowane właśnie też dla miast średnich, więc używamy tych projektów jako narzędzia praktyczne tego strumienia kierowania wsparcia. Natomiast jeżeli chodzi o te strefy czystego transportu, to ja chciałam tylko może naprostować, że w KPM-ie proponujemy analizę możliwości wprowadzenia obowiązkowych stref czystego transportu, ponieważ taka możliwość została już wprowadzona pod koniec ubiegłego roku ustawą o elektromobilności, możliwość właśnie skorzystania przez samorządy z tego narzędzia, więc też to chciałam podkreślić. I na koniec bardzo Państwu serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie, za głosy w dyskusji i zachęcam serdecznie do składania swoich też propozycji, postulatów. Cały czas pracujemy na tym dokumencie, jest to żywy dokument i zachęcam do konsultacji. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Pani Dyrektor, dziękujemy przede wszystkim naszym miastom, które bardzo licznie, których przedstawiciele bardzo licznie uczestniczyli w naszym spotkaniu. Zarząd Związku Miast Polskich jeszcze trochę wzbogaci tą swoją wstępną opinię, którą sformułował w Lublińcu w stosunku do projektu Krajowej Polityki Miejskiej, a teraz przedstawi już opinię o projekcie Krajowej Polityki Miejskiej, tym przedstawionym do konsultacji. I nawet w tej wstępnej opinii myśmy się posiłkowali uwagami z miast i nawet wymienialiśmy te miasta, które nam te uwagi nadesłały. Myślę, że to jest dobry sposób i część tych uwag, które dzisiaj zostały zgłoszone, także wykorzystamy. Stanowisko zostanie przyjęte zarządu związku za tydzień w piątek we Włocławku, ale wszystkich zachęcamy do tego, żeby do końca stycznia swoje uwagi, swoje propozycje, swoje wnioski kierowali do ministerstwa i do nas, do wiadomości. Tak jest i dziękujemy bardzo za uwagę. Przypominamy, gdzie można kierować wszystkie uwagi. To też jest na czacie ta informacja. Chcielibyśmy oczywiście, gdyby się do naszej wiadomości, żebyśmy mogli to uwzględnić ewentualnie w stanowiskach związku. Zwyczajowo prosiłbym Państwa jeszcze o wypełnienie ankiety. Można się do niej szybciutko zalogować i ją wypełnić. Jeszcze bym proponował, żeby nasze służby przypomniały ten adres, pod który się trzeba zalogować na czacie. To będzie pewnie dla wszystkich ułatwienie. No i dziękując za uwagę, zapraszam na kolejne spotkanie, które zresztą już niedługo, bo za nieco ponad godzinę, tym razem konsultacja dotycząca spraw przestrzennych i zmiany w systemie planowania
przestrzennego, a zapraszam również na wszystkie fora rozwoju lokalnego, które będą już w najbliższym czasie. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję.